Pan Henryk westchnął i odwrócił się, a Mazur mówił dalej. O widzisz go, jaśnie wielmożny pan wzdycha. Ochotka by to była, ale już jaśnie wielmożny pan tak przywykł. A może i boi się trochę, żeby się mama nie zagniewała. Oj toć bo i bieda, że z panicza zrobili takiego z przeproszeniem mazgaja, że paniskowi potem samemu wstyd będzie, mosanie, jak się gdzie popadniesz między żwawych chłopaków. Schwycił go młody człowiek konwulsyjnie za rękę i rzekł... Prawdę, prawdę mówisz, mój Siodłowski, ale cóż, kiedy ja nic nie umiem i wszystkiego się boję? E, pluń, jaś nie pan na to, co tam nie umiem i co tam boję się. Albo ci to święci garnki lepią, a panisko jeszcze nie młody, wszystkiego się nauczysz, mosanie. I do wszystkiego przywykniesz, tylko trzeba się ruszać. Porzuć panisko te głupie książeczki, nie śpi na piernatach, ale na sianie. Tę małą diablicę Zuzie, co to się chwali nie wiedzieć, czym kasz osiec różgami i wypędź z domu, a kupszę jaśnie wielmożny pan psa, mosanie, konia, mosanie, strzelbę i pistolety mosanie. To będziemy polować, jeździć, strzelać, chodzić od rana do nocy, a nie będziesz się pani niczego bał. Będziesz wszystko umiał, co żwawemu chłopakowi przystoi i nie będziesz tak wyglądał, jak masło maślane, jak śledź wymokły. Słuchaj, siodłowski, dostań mi, gdzie psa. Upatrz wierzchowca pistolety strzelbę. Ja ci jutro dam pieniądze. A dobrze, z ochotą. Proszę się na mnie spuścić. Ale dodał pan Henryk bojaźliwiej, niech to wszystko będzie u ciebie, żeby mama nie wiedziała. Uśmiechnął się stary Wiarus, pokręcił wąsa i rzekł: hm, Dobrze ci to, że jaśnie wielmożny pan tak szanuje wolę jaśnie wielmożnej pani. Ale kiedyż bo to prawdę powiedziawszy: zgubnę i zrobi z paniska wierutną babę. Jak się trochę ośmielę jak już będę dobrze jeździć to wtenczas czas powiem mamie i przekonam ją że nie ma niebezpieczeństwa niebezpieczeństwo dla mężczyzny na koniu i z bronią a cóż u milion set diabłów daje bezpieczeństwo człowiekowi jeśli nie koń szabla i pistolet zawołał zapalając się pan siodłowski ale bądź jaśnie wielmożny pan dobrej myśli ja jaśnie wielmożnego pana wszystkiego nauczę byłem mosanie instruktorem całego szwadronu i zjadłby mi sto diabłów, który z moich wiarosów, żeby nie siedział na koniu jak dratwą przyszyty. Gdy to mówił, dał się słyszeć świst w powietrzu, przeciągało parę kaczek nad staw, a pan siodłowski w mgnieniu oka zmierzył i strzelił. Gdy się obejrzał, pan Henryk stał odwrócony, pochylił się do ziemi i uszy rękami zatknął. Zaśmiał się głośno pan Siodłowski, a że kaczki leciały za wysoko i żadnej nie zabił, zaczął z wolna strzelbę przeczyszczać i na nowo nabijać. Gdy nabił, podał ją panu Henrykowi i rzekł – no, spróbuj no, panisko, sam. A obaczysz, że nie taki diabeł straszny, jak gomosanie. Malują. Wziął biedny chłopiec strzelbę, ale ręka mu drżała, drganie objawiało się w całym ciele i zdradziło ciężką walkę. Nie mogąc się jednak zwyciężyć, pobladł jak ściana – i oddawszy strzelbę, zakrył sobie twarz ze wstydu i uciekł nazad do domu. Stał długo na miejscu oparty na strzelbie pan Siodłowski. Patrzał za nim z politowaniem, a potem zawołał – Otóż to niemieckie wychowanie! Wszakże zaraz na drugi dzień zjawił się pan Henryk u pana Siodłowskiego, przyniósł mu pieniądze i prosił, aby się zajął jego sprawunkami. Rzecz była nietrudna i w przeciągu tygodnia miał pan Henryk parę pistoletów, dubeltówkę, Pałasz lekki i zgrabny, legawca wcale nieźle ułożonego i ślicznego kastanka, który grzebał zgrabną nóżką, gdy go wyprowadzono. Patrzył wokoło ciekawie i wesoło, ale za najmniejszym szelestem zestrzygał uszki i chrapał nozdrzami. Musi być bardzo dziki, rzekł pan Henryk, zbliżywszy się, aby go pogłaskać. Ale nie mógł się przezwyciężyć i cofnął się raptem, gdy koń zwrócił ku niemu głowę i parsknął. Pluniaś, niewielmożny pan na to, odpowiedział śmiejąc się, mazur. Ot, obaczysz, panisko, zaraz, jaki dziki. To powiedziawszy, przystąpił śmiało, uderzył konia po grzbiecie dłonią, kasztanek wyciągnął się, a pan siodłowski zarzuciwszy mu zle na szyję, wziął się lewą ręką za grzywę i jak piórko wskoczył. Potem poprawił się, nogi wyciągnął równo i prawą ręką po szyi klepać go zaczął. Widzisz, jaś niewielmożny pan Mosanie, co to za dzikość? Stoi, jak dziecko. Jedną ma tylko wadę, że trochę zamiętki w pysku, bo też nie trzeba go ściągać. Tylko ten szarpie konia, kto nie umie jeździć i boi się upaść. O, patrz no, panisku, co to za stępa Mosanie. A jaki kus, Mosanie, prawda, trzęsie trochę, ale to lepiej, znakże mocny. A jak się osadza? Mosanie. To powiedziawszy, puścił się galopem prosto na pana Henryka i o krok przed nim stanął, jak wryty. O, – zaśmiał się na całe gardło pan Siodłowski. – Jak mi panisko pobladło i trzęsie się jako sina. Czy to jaś niewielmożny pan myślał, że ja go nie osadzę i roztratuję swoje paniątko? <laughs> – Pluń, jaś niewielmożny pan na to. Byłem ci ja instruktorem pierwszego szwadronu, pierwszego pułku strzelców i zjadłby mi sto diabłów, który z moich, jeśliby na placu wyjeżdżając na ordynas, choć na pięć, wyskoczył dalej niż mu kazałem. – No! Siadaj, jaśnie wielmożny pan! dodał pan Siodłowski, zeskoczywszy z konia i uderzając go znowu dłonią po grzbiecie. Za nic, za nic, mój Siodłosiu! zawołał pan Henryk, zatrzepawszy rękami i odchodząc na bok. Mazur podkręcił wąsa i zdesperował. Przeszedł tydzień na rozmaitych próbach strzelania i jeżdżenia, ale żadna się nie udała. Wreszcie wpadł na myśl pan Siodłowski, że trzeba pomaleńku i stopniami panicza przyuczać. Posadził go więc naprzód z wielką biedą na folwarczną kobyłę, starą i ślepą, potem na swojego podjezdka, potem na konia co chodził potworysiem, i w przeciągu zimy doszedł do tego, że nareszcie pan Henryk jednego dnia po Wielkiej Nocy, gdy śniegi już znikły i ziemia stwardniała, odważył się wsiąść na swego kasztanka. To samo było i ze strzelaniem. Powoli, stopniami ośmielił go, uczył, pokazywał. I doprowadził do tego, że młody człowiek, chociaż zawsze z jakimś ciś nerwowym wstrząśnieniem, ale strzelał po kilkanaście razy na dzień. Chodził wieczorem nad staw, głaskał i zachęcał psa, a chociaż nigdy nic nie zabił, bo gdy przyszło pociągnąć za cyngiel, zawsze ręka jego zadrżała i przymrużyły się oczy, ale do celu niekiedy trafił. Zdarzyło mu się nawet raz, że kulą zadrasnął kłodę postawioną o dziesięć kroków, do której strzelał z pistoletu. Wszystko to robiło się bez opowiedzenia się matce, która nie mogła z początku pojąć, co się stało synowi. Później wprawdzie dowiedziała się z boku, ale widząc, że młody człowiek rzeźwiejszy, weselszy, że ciągły ruch i ustawiczne prawie przebywanie na dworze umacnia jego zdrowie, wprowadza rumieniec na jego twarz, przypomniawszy sobie nadto rozmowę z prezesem, westchnęła i milczała. Pan Henryk prawie co dwa lub trzy tygodnie bywał w szyszkowcach. Zastawał tam czasem pana Józefa. I jakkolwiek ostrożni byli kochankowie, schwytał nieraz przelotne wejrzenie, w półwyraźne słowo i instynktem kochającego i zazdrosnego serca odgadł prawie wszystko. Czuł on swoją niższość w każdym względzie, i to upokarzające uczucie przyprowadziło go do serdecznej nienawiści dla naszego bohatyra.